czy znaleźć odpowiedzi na wyzwania, które istnieją w Ukrainie. I my wiemy, jaka sytuacja była między, kiedy Rosja wywarła presję na Ukrainę i Armenię. I widzimy rezultat. Anatolij Michajlow, co możemy zaproponować? Komunikację, silniejszą komunikację między ekspertami, ekspertami politykami, kraje partnerstwa wschodniego. Komunikacja nie wystarcza. Musi być taki hub, taki centrum analityczny, który by się koncentrował na propozycjach, rezultatach, produktach analitycznych i dyskutował te rzeczy z politykami. I żeby tworzyli opinię publiczną w naszych krajach, także na Rosji. Izwestia opublikowała dane z Rosji. Badania opinii publicznej, co oni myślą o tych imperialistycznych pretensjach Rosji. 61% Rosjanów, 61% myślą, że Ukraina i Białoruś to nie są osobne kraje, że oni są częścią Rosji. Czyli tu chodzi nie tylko o reżim Putina, chodzi też o inne rzeczy. I uważam, że intelektualiści, ich rola jest właśnie to zmienić. Jak to zmienić? I to właśnie są pytania, na które musimy znaleźć odpowiedzi. A dziękuję. Czy ktoś chciałby odreagować tu na scenie na to, co było powiedziane? Proszę, Mikola. Przede wszystkim zgadzam się, co pan powiedział, że musimy odrobić roboty domowe na Ukrainie i to właśnie nie Unia Europejska musi to zrobić, Ukraińcy muszą to zrobić. I to samo było, profesor Rotfeld to samo powiedział dzisiaj z rana. Ja mam tylko jedną zmianę, którą chcę zaproponować, dopełnienie. Czasami zewnątrz, wpływ z zewnątrz, jeżeli jest, nie ma balansu stabilnego w kraju i cały balans może zmienić taki wpływ z zewnątrz. I mieliśmy takie duże ingerencje ze strony Moskwy, Rosji. I byłoby dobrze, gdyby Unia Europejska mogła ten balans odbudować, że tak powiem, zmienić. Ja uważam, że Ukraina jeszcze nie jest gotowa, żeby przyjąć wartości Unii Europejskiej. Ja mówię nie tylko o rządzie, ale też o naszych obywatelach, wspólnocie. To jest takie pytanie retoryczne, które chcę teraz zadać. Wy wiecie ukraińską społeczność obywatelską i pewnie zgodzicie się, że są dobre, są eksperci prawa, energetyki. Jak często rząd Juszczenka albo rząd, który teraz istnieje, jak często oni pytają ekspertów o porady, ekspertyzę? Dlatego ja właśnie mówię, że to jest retoryczne pytanie. Ale oni nie są zainteresowani jeszcze. Tak, dziękuję. Mikola Rekciuk. Chciałby ktoś jeszcze się wypowiedzieć? Jerzy? To a propos ekspertów, jest taki dowcip w Polsce dosyć popularny w swoim czasie na temat Unii Europejskiej, że spotykają się przywódcy Rosji, Stanów Zjednoczonych i szef Komisji Europejskiej. Wymieniają już po negocjacjach takie uwagi o tym, jak się ciężko rządzi. No i prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, wiecie co, w moim rządzie jest jeden narkoman, ale nie wiem, który to. A prezydent Rosji mówi, wiecie, w moim rządzie jest na pewno gangster, ale
nie wiem, który to. A szef Komisji Europejskiej mówił, ja mam 100 ekspertów i nie wiem, który z nich jest fachowcem. Więc to a propos pytania ekspertów. A jak już mówię o europejskich dowcipach, a zaczęliśmy teraz, że tak pod koniec próbujemy podsumować, to było też takie pytanie w Polsce, kiedy myśmy przechodzili tę drogę przyjmowania acquis communautaire i dostosowywania naszych regulacji do wymagań unijnych. Było pytanie akurat dotyczące polskich dróg, ale ma to zastosowanie właściwie do wszystkich kwestii, które wtedy żeśmy rozważali. Czy co trzeba by zmienić, żeby polskie drogi osiągnęły europejskie normy? No, trzeba zmienić europejskie normy. I to coś takiego przeżywa każdy kraj, który zaczyna tę drogę zbliżania do Unii Europejskiej, a są pretensje dosyć uzasadnione, że wiele z tych wymagań jest prawie niemożliwych do osiągnięcia, że trzeba by gruntownie przebudować jakby społeczeństwo i wykonać pracę, która jest także bardzo ryzykowna politycznie. I powiem tak, że dzisiaj jak patrzę na to, co się wydarzyło na Ukrainie, to mam taki niepokój, bo wydaje mi się, że po raz pierwszy od dawna nie jest tak, że ten model europejski jest bezwzględnie atrakcyjny, tak jak było jeszcze 20 czy 30 lat temu. Kiedyś, kiedy myśmy wychodzili z komunizmu na początku lat 90., no to było marzenie, to było to szklane miasto na górze, do którego w sposób jakby intuicyjny, emocjonalny dążyliśmy. Teraz ta Europa wygląda, znaczy ona brzydko wygląda też, jak się ją ogląda, jest wewnątrz, sama nie może się uporać z kryzysem finansowym, kryzysem strefy euro, kryzysem instytucjonalnym, moralnym, w każdym sensie także politycznym. A jednocześnie po raz pierwszy chyba pojawił się model alternatywny. No, to jest ten model tej suwerennej demokracji, tak nazywając w cudzysłowie. To jest to, co nie tylko jest demonstrowane w Rosji putinowskiej i w paru krajach postsowieckich, ale także Chiny przedstawiają taki model atrakcyjny. No, w jakiejś mierze ten model się również umocnił i na Ukrainie, i na Białorusi. Znaczy można mieć po raz pierwszy poważne obawy, że elity tych krajów, dosyć sprzężone też systemami władzy, mogą nie mieć dostatecznie dużo siły, żeby poprowadzić swoje społeczeństwa w stronę Unii Europejskiej, żeby zmienić jakby przebieg procesów historycznych. I jedną rzecz tylko powiem, że ja też już nie wierzę specjalnie, że to jest możliwe, że przez samo działanie elit, choć strymicjonada, można to odmienić. Ale wierzę w to, o czym mówił też profesor Rotfeld. To jest chyba jakaś wiara, którą też podzielamy intuicyjnie, że wierzę w procesy społeczne. To znaczy wydaje mi się, że wciąż dla społeczeństw tych krajów Europy Środkowej i Wschodniej jednak ta Europa, nawet tak wyglądająca mało atrakcyjnie, mało pociągająca i niezbyt chętna też do pomocy, jest modelem bardziej atrakcyjnym niż ta suwerenna demokracja. I trzeba robić wszystko, jak pan mówił, co mamy robić. No, nawet taka konferencja jak dzisiaj, ale wszelkie działania organizacji społecznych, NGO-sów, administracji, wszelkich możliwych grup, żeby, no tak jak myśmy to kiedyś przeżywali 20, 30, 40 lat temu, które będą zmieniały jakby nastawienie społeczne, które będą budowały ten taki także kapitał polityczny, który w jakimś momencie się odezwie. Czy to jest jakby nadzieja? Znaczy nie ma tutaj, ja nie widzę szansy na żaden blitzkrieg, ale widzę szansę na długi marsz. Dėkoju. Klausimas iš salės, paskui Emanuelis Zingeris. Prašom. Teraz pytanie z sali, a później pan Zingeris.
Bardzo miło, że wszyscy tu wciągnęli naszą publiczność także do dyskusji, bo poprzednio nie mieliśmy możliwości zadawać pytania. Ja reprezentuję Uniwersytet Mohyły z Kijowa. Mówiąc o związkach pomiędzy czynnikami geopolitycznymi i wartościami, to myśląc tu o tak politycznie wyborczym prawie, nie jest atrakcyjne. Na przykład zmiana tutaj ustawy o prokuraturze jest też ważne, ale geopolityczne czynniki Rosji i także ta selektywna sprawiedliwość też jest w kontekście. Unia Europejska poddała się. Wiemy, że Unia Europejska jest gotowa podpisać tę umowę nawet bez zmiany Tymoszenki. Tymoszenka też się poddała. Ona powiedziała, że zgodzi się z tym, żeby Europa podpisała umowę nawet bez jej wyzwolenia. Oczywiście, prezydent jest kupiony przez Rosję. Prezydent jest kupiony przez Rosję i ta elita rządząca, mówiąc o wartościach społeczeństwa ukraińskiego, to tylko teraz otrzymujemy takie telefony z Ukrainy, co się dzieje tam na Majdanie, a na Majdanie są ludzie, którzy nie są w partią Benes, ale oni tam trzymają flagi Unii Europejskiej. Oni tam trzymają flagi Ukrainy i Unii Europejskiej. 200 tysięcy osób stoi teraz na placu w Kijowie, minimum 200 tysięcy osób, ale mówią, że tam 500 tysięcy osób, ale no powiedzmy, że tam 200 tysięcy osób jest teraz na Majdanie, w danej chwili tam stoją, trzymając flagi Ukrainy i Unii Europejskiej i to już jest zwycięstwo. Co by nie zadecydował Janukowicz, jaką by presję nie dokonywał Putin, to już jest wyrażeniem woli Ukraińców i jestem z tego dumny. Dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie, a teraz chcę przekazać mikrofon dla przedstawiciela Sejmu Litewskiego od 90 roku, tylko przez jedną kadencję nie był członkiem Sejmu, pan Emanuel Zingeris. Bardzo proszę o zabranie głosu. Mam takie uczucie, że wszyscy powinniśmy być na Majdanie, tak jak to było 8, jeżeli się nie mylę, lat temu. Ale wracając do kwestii poruszanych, chciałbym powiedzieć, że Nick Xiantaitis, pan Walatka powinni powiedzieć, że takie rezultaty stosunków między Polską a Litwą, poboczne stosunki, będą bardzo ważne dla naszej pracy domowej, bo musimy tu skończyć przede wszystkim te takie wojny liliputów pomiędzy Polską a Litwą. To jest bardzo ważne. Te osoby, które też mówią nie wiadomo co o stosunkach między Polską i Litwą, też powinni się zamknąć. A poza tym jest bardzo ważne, jedne z najważniejszych kontrybutorów, pani Szewcowa, która jest na scenie i ona mówiła nie tylko o ekspansji Unii Europejskiej w przyszłości z powodu Ukrainy, Mołdowy i Gruzji, ale o zwiększeniu rodziny demokratycznej. To jest najważniejsza kwestia. Nie tylko podpisanie techniczne tej umowy, ale rozwój demokracji. To są i bohaterzy z Bolotnej. Oni są naszymi bohaterami też. Czy może mi ktoś powiedzieć o głosie naszych bohaterów? Michał Kasjanow, Boris Niemcow, którzy są moimi przyjaciółmi i pan też ich zna. Różne inne figury, ważne figury w Rosji, którzy mówią o przyszłej demokracji i swobodzie. A co oni mówią o Ukrainie? Gdzie jest ich głos? Gdzie jest głos demokratów rosyjskich? Bo w Europie niby tu wszystko jeszcze jakoś ogarniamy, że tak powiem, ale Schröder robi różne kompromisy,
nawet przedsiębiorczość i wewnętrzna strategia biznesu, która jest ważna w Ukrainie. Ale co mówimy tu o tych naszych bohaterach z Moskwy? Gdzie oni są? Kiedy mówimy o swobodzie Ukrainy, to może ktoś może odpowiedzieć, gdzie są bohaterowie demokracji rosyjskiej. Dziękuję Emanuelisowi. Ktoś jeszcze? Proszę. Proszę jeszcze mikrofon na salę. Chciałbym po prostu powiedzieć z tym, co Oleg powiedział. Otrzymałem wiadomość od organizatorów z Majdanu, albo Euromajdanu nazwijmy to. Oni potwierdzili, że około 200 tysięcy osób tam jest. Sytuacja zmienia się bardzo radykalnie, ponieważ europejscy politycy i ukraiński rząd powinien zmienić swoją politykę albo taktykę i strategię. 200 tysięcy osób jest teraz na Majdanie, fantastyczna ilość osób, którzy teraz tam stoją w Kijowie i w całej Ukrainie też. Dziękuję, dziękuję. Nasz czas się kończy. Przypomniałem najnowszy film Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie. I tam jest taka scena, gdzie znana dziennikarka włoska Falaci, która napisała książkę, bardzo taką drastyczną książkę o muzułmanach. Ona się tam dopytuje pana Wałęsy, jak pan spogląda na intelektualistów. A on tak macha ręką i mówi, aj, ci intelektualiści to są tacy ludzie, którzy 5 godzin kontemplują, żeby doszli do tego samego wniosku, który był już na początku jasny. I to, co, do czego doszedłem w ciągu 5 sekund. Ale lepiej mieć tych intelektualów przy sobie, obok siebie, bo te mądre osoby zawsze są dobrze. I zrobiłem ten wstęp, bo nasz temat o tym, co nas łączy i co nas dzieli, czyli nazwa tej sesji, albo co nas bardziej łączy lub bardziej dzieli, i chyba profesor Nick Gentaitis będzie dokładnie skrytykuje mnie za to, że nie dokładniej tutaj te linie oznaczyłem, że ta linia nie była tutaj tak bardzo jasno nakreślona. Ale gdybym powtórzył to pytanie, co nas łączy i co nas dzieli, i dałbym dla każdego z prelegentów 1,5 minuty mniej więcej na ich odpowiedzi, to jakbyście odpowiedzieli? Zacznijmy od Anatolia, Lili i tak z prawa na lewo z mojej strony. Dziękuję. Bardzo mało czasu faktycznie. Musimy już kończyć naszą sesję. Myślę, że nie musimy kontynuować naszej dyskusji tak w nieskończoność. Musimy znaleźć sposoby organizować i reorganizować samych siebie. Musimy pamiętać o takiej tezie Kierkegora, który mówił o niemożliwości działania, i to jest spowodowane właśnie przez długie rozmowy. Zacznijmy mówić o tym, że w nasze dni od środka XIX wieku nawet takie głupie działania jak rozmowy, bez przerwy rozmowy, pomimo tego, że zgadzam się, że to nie tylko intelektualiści, którzy rozmawiają przez cały czas, dużo rozmawiają, wspólnie z Zanussim zdyskredytowali się przez takie abstrakcyjne rozmowy przez cały czas. Czyli zacznijmy działać, znajdźmy tutaj drogi do przodu i niech ta konferencja nie zakończy się tylko naszymi rozmowami. Anatolij, dziękuję. Lilia, proszę. Mówiąc o naszych przyjaciołach i opozycji rosyjskiej. Michail Kasjanow i Boris Niemcow są naszymi wspólnymi przyjaciółmi z Ewgeniem Kisielowym, który tu jest. Późnimy się z taką otwartą reakcją. Oni też się późnią. Mówiąc o Ukrainie, to oni wyrazili to podczas spotkania z Karlem Bildtem,
12 grudnia będzie taki wspólny stół społeczeństwa obywatelskiego i oczywiście tam powiemy bardzo otwarcie o tym, co się dotyczy Ukrainy i polityki opozycyjnej. Musimy być bardziej trwali i wrócić do tego motto, że rosyjska opozycja chce i to, co wyraziła 100 lat temu, że tak jak Polska mówi, będziemy walczyć za waszą i naszą wolność, pomimo tego, że się późnimy. To, co mój kolega profesor Michajlo przed chwilą powiedzieć, kilka lat temu pewien Ron Asmus, który już niestety nie żyje, wystawił takie pismo, nie czekając na żadną reakcję społeczeństwa obywatelskiego, spotkania, konferencji i tak dalej. On po prostu napisał takie pismo i wysłał go najważniejszym analitykom mediów, wszystkim, którzy chcieli te petycje podpisać. To było takie pismo kolektywne, omówione w kilku rządach, ponieważ intelektualiści ze wszystkich państw Europy Wschodniej to podpisali. Litwini, Polacy, Estończycy i Lotysze byli pierwszymi, którzy podpisali tę petycję, to pismo. I prezydent Bush zmienił swoją politykę, mówiąc o regionalnej polityce w 2008 roku, z powodu właśnie tego pisma. A Merkel i rządy europejskie odmówiły właśnie tego podejścia wobec Europy Wschodniej. To co się stanie, jeżeli napiszecie takie pismo? No to mam nadzieję, że wszyscy to podpiszą i o to chodzi. Dziękuję Lilii Szewcowej i ostatnie uwagi dla redaktora naczelnego Polityki, pana Jerzego Baczyńskiego. Bardzo proszę. Tak, na pytanie, co nas dzisiaj łączy, a co dzieli, to tak odpowiedziałbym po tej konferencji, że łączy nas Ukraina, a dzieli Rosja. A czy łączy nas dzisiaj obawa o przyszłość Ukrainy i rozczarowanie tym, co się stało, ale też jednocześnie, tak myślę, nadzieja tu wyrażana i przez uczestników panelu i także państwa, którzy zabierali głos, że jeśli elity jeszcze nie, to społeczeństwo już dokonało wyboru. I to, co się dzieje dzisiaj na Majdanie, to dziękujemy za te informacje, no, jest tego potwierdzeniem. Oczywiście z Majdanu do Brukseli jeszcze droga daleka, ale my mamy nadzieję, że Ukraińcy tę drogę przejdą, a my będziemy próbowali pomagać, jak potrafimy, jak będziecie chcieli. Natomiast tak myślę, na takim planie ogólniejszym, to pytanie, co nas łączy, co nas dzieli, że i to już nie dotyczy tylko Europy Wschodniej, ale w ogóle nas, Europejczyków, że to chyba odpowiedź jest dosyć banalna, że łączy nas to samo, co wszystkich, czyli jakby chęć życia w kraju bezpiecznym, pokojowym, rozwijającym się gospodarczo, dającym pracę, stabilnym, demokratycznym, respektującym prawa mniejszości, godność ludzi. Czyli to wszystko, co jest wpisane w tych podstawowych zasadach Unii Europejskiej. No, a co nas dzieli? No, dzieli nas trochę historia, trochę stereotypy, trochę nasze własne lęki. I myślę, że to jest tak zadanie dla każdego Europejczyka i tego, który już jest w Unii, tego, który będzie, żeby się rozprawić też z tym przeciwnikiem, którego wciąż nosimy w sobie. Aciu, Jerzy. Bardzo dziękuję dla pana Jerzego i ostatnie słowo dla naszego kolegi z Ukrainy, dla poety i kolumnista pana Mikoły Rabczuka. Bardzo proszę. Dziękuję. Wszystko już było wypowiedziane, także jako poeta powinienbym chyba tutaj wiersz wygłosić, ale zamiast tego opowiem o takim ciekawym zajściu, o takim Mikolu Gogolu, ukraińskim, rosyjskim pisarzu, który jest generalnym inspektorem w komedii, kiedy ten taki pan Cicikow z Gogola wyjeżdża z Petersburga i cała lokalna elita właśnie boi się, że ta kontrola coś tam wyjawni i oni przynieśli różne tam upominki i mówią, co tam trzeba było poprawić. Piotr Iwanowicz Dobczyński
też jest jednym z bohaterów tej komedii, mówi dla Cicikowa: o nic nie proszę, tylko jeżeli spotkasz się z imperatorem, powiedz mu, że w tym prowincjalnym mieście jest ktoś, Piotr Iwanowicz Dobczyński. To jest moją odpowiedzią dla Europejczyków. Pamiętajcie o tym, że istnieje takie państwo Ukraina i żeby to nie było zapomniane. Ja dziękuję Mikole. I właśnie na tej takiej ładnej nucie z Gogola, z rewizora Gogola, zakończymy naszą niniejszą dyskusję, tę część konferencji. Dziękuję kolegom, którzy mi pomogli, dziękuję dla sali i dziękuję dla widzów telewizyjnych.